Międzywojnie. ile Historyczny. My Dlaczego Józef Piłsudski podjął decyzję o ofensywie na Ukrainie? Jak wyglądały relacje dyplomatyczne Polski z bolszewicką Rosją przed 25 kwietnia 1920 roku? Jakie ambicje miał Józef Piłsudski co do polityki wschodniej? Po co była potrzebna Polsce, Ukraina? I wreszcie, czy była szansa na pokój bez wojny? O tym w najnowszym odcinku na kanale Międzywojnie. Serdecznie zapraszam. Jarosławie, zapowiedź tego filmu wiele mówi o pokoju bez wojny. Wszakże początkowo pokonaliśmy bolszewików, zdobyliśmy nawet Kijów. Na Ukrainie zaczęło się tworzyć... Armia naszych nowych sojuszników, sprzymierzeńców, Ukraińców, to co poszło w tym wszystkim nie tak? Dlaczego można mówić o klęsce? Zasadniczo wszystko poszło nie tak, ale musimy zacząć tak naprawdę od początku, aby właściwie zrozumieć sens, skutki oraz cel ofensywy zwanej wyprawą kijowską z 1920 roku. Trzeba też sobie zadać bardzo ważne pytanie: czy to było uderze, uderzenie wyprzedzające? Czy w flotanie Polski wojny, która, którą praktycznie Polska przepłaciła życiem? To zacznijmy może od samej Ukrainy, bo nagle w 18 roku pojawia się nowy twór państwowy. Powiedziałbym nawet, że tych tworów pojawiło się kilka, bo on miał kilka wersji, który jest wbity jak klin między okupowane ziemie Królestwa Polskiego i Galicję, a Rosję rządzoną przez Bolszewików. Powiedz coś więcej na ten temat. Powstała po rewolucji lutowej z 1917 roku Ukraińska Rada Centralna przybywa 1 stycznia 1918 roku na toczące się w wrześniu nad Bugiem rozmowy pokojowe między właśnie państwami centralnymi, gdzie mamy tą głównego tego reprezentanta Niemcy, a Rosją bolszewicką. No to już jest sytuacja po rewolucji październikowej, gdzie jak dobrze wiemy i już opisywaliśmy to w poprzednich odcinkach, Lenin za wszelką cenę chce, chce się dogadać z Niemcami po to, żeby no, zatrzymać działania wojenne. Początkowo chce zrobić taki właśnie pokój bez wojny, takie zawieszenie bez umowy, no ale później dochodzi tam do różnych innych zmian, to już zresztą opisywaliśmy to. I tak, 22 stycznia dochodzi do proklamowania Ukraińskiej Republiki Ludowej z Mychajło jako prezydentem. I sytuacja tutaj staje się dynamiczna, bo już 9 lutego państwa centralne uznają państwo ukraińskie, co jest takim, można powiedzieć, że policzkiem w twarz bolszewickiej Rosji. Ale dzień wcześniej bolszewicy zajmują e, e, Kijów, czyli stolicę Ukrainy. Można dużo mówić i pewnie zrobimy osobny odcinek na ten temat, ale Kijów przechodzi tak naprawdę z rąk do rąk, i trwa to tak naprawdę do 1920 roku. Dochodzi w międzyczasie do siłowego przyjęcia władzy przez takie stronnictwo proniemieckie. To jest generał Hetman, Hetmana Pawła Skoropackiego A potem jak dochodzi do upadku państw centralnych... Ten rząd skoropackiego, to w zasadzie, możemy powiedzieć, że to był taki rząd marionetkowy niemiecki. Tak, to był rząd marionetkowy niemiecki. On był absolutnie podporządkowany Niemcom. Ale po tym, jak Niemcy przegrywają... Tylko pier... tak dodam, w współczesnej Ukrainie on jest wpisywany nam na sztandary skropackie jako hetman, twórca państwa. Natomiast to był taki czysto marionetkowy projekt. No bo w momencie, kiedy przegrywają Niemcy pierwszą wojnę światową, no to władzę przejmuje z powrotem Petrula. No jakby pokazując to, że on, ten rząd był tak naprawdę na kroplówce niemieckiej. I... Tak, dochodzi potem do powstania 1 listopada Ukraińskiej Republiki na zachód od Zbiórcza, która miała działać na początku w ramach państwa austriackiego, ale w wyniku właśnie tych wspomnianych klęskich państw centralnych, na jej bazie 13 listopada powstaje Republika Zachodnio-Ukraińska, Zachodnioukraińska Republika Ludowa dokładnie. Dochodzi do wielkiego zamieszania. W Galicji właśnie społeczność polska występuje przeciwko Dzisiaj początkowo też, no moim zdaniem, błędnie popełnili tutaj błąd, bo oni nie chcą przyłączyć się do tych wschodnich Ukraińców, którzy mają tą siedzibę w Kijowie i mamy do czynienia z wieloma Ukrainami, w tym jedna, ta zachodnio-ukraińska republika, jako ta szczególnie antypolska. I roszcząca sobie właśnie prawa do, do ziem zamieszkałych przez Polaków, historycznie należących zawsze do Polski. Ale ta, powiedzmy sobie, na potrzeby tego nagrania wschodnia czy centralna Ukraina, również rościła sobie początkowo pretensje do ziem polskich, np. Podlasia czy Chełmszczyzny. No tak, ale to była już taka melodia przeszłości bo między styczniem 1918 roku a styczniem 1919 wydarzyło się zbyt wiele, a sytuacja obu ukraińskich tworów narodowych stała się już w tym momencie dramatyczna. Polska państw centralnych zburzyła tak naprawdę całą konstrukcję, która opierała się właśnie na wsparciu tych wielkich dwóch mocarstw europejskich, czyli Niemiec i Austro-Węgier. To oni byli właśnie tą gwarancją niepodległych Ukrainek, to właśnie niepodległa Ukraina miała być sposobem zagwarantowania sobie dobrodziejstw jej ziem poprzez odłączone ich od Rosji. Ale to Rosja, czy to była Rosja bolszewicka, czy to była Rosja biała, nie mogła sobie na to pozwolić. Nie mogła sobie pozwolić na to, żeby te ziemie, które Rosjanie uważają są historycznie należące do Rosji, mogą zostać od niej odłączone. Tak. No, oczywiście chodziło tu nie tylko o wymiar historyczny tylko też o wymiar geostrategiczny i gospodarczy, prawda? Cały Donbass, to aż do teraz się nawet Zbigniew Brzeziński powiedział kiedyś, geopolityk amerykański, że Rosja bez Ukrainy nie może być imperium. Czyli mamy więc taki nowy twór państwowy, który jest przynajmniej częściowo wrogo nastawiony do Polski. Tak, po części tak, bo ponieważ w 1918 roku mamy do czynienia z dwoma państwami ukraińskimi, jednak już 22 stycznia 1919 roku dochodzi do połączenia właśnie tej zachodnio-ukraińskiej Republiki Ludowej z Ukraińską Republiką Ludową, w czym ta pierwsza ma swoją taką autonomię. Ukraińcy lądują tak naprawdę pośrodku Wielkiego Bigosu, gdzie walczą z Polakami, walczą z Białą Armią Denikinał, walczą z bolszewikami oraz, uwaga, również też z Rumunami którzy wraz z, polskimi, z Polakami z 4 Dywizji Strzelców Polskich generała Żeligowskiego, która przybywa z Odessy, wkraczają na tereny pokłucia. Też trzeba tutaj wspomnieć, że ta Dywizja Strzelców Polskich Żeligowskiego, ona początkowo, ona, można powiedzieć, że w takim szyku zwartym wkracza na tereny polskie, umundurowana, uzbrojona. Jest to jedyna taka jednostka, która po prostu w takim zwartym szyku gracza z powrotem do Polski ze wschodu. I wcześniej ta dywizja walczyła w, z... w ramach armii ochotniczej Denikina z bolszewikami, a w odresie, uwaga, walczyła z jednostkami Ukrainy, tej już Petruli. Rolnini z Polakami zajmują wspomniane pokucie, wypierają stamtąd Ukraińców i finalnie Władze cywilne i wojskowe Ukrainy pod wodzą Petruli zostają zepchnięte w okolice Kamieńca Podolskiego. I zostają oni, można powiedzieć, że wyłączeni z gry, gdzie na jesieni rozpoczęła się rozgrywka między już białymi i czerwonymi Rosjanami oraz Polską. To zrobiliście nam taki bardzo duży wstęp o sytuacji Ukrainy. Jednakże powiedz w jakim stopniu, jak bardzo Ukraina była ważna dla Rosjan i dla Polaków? No, Ukraina, tak jak już wcześniej wspomniałeś i ja też to podkreślałem, była bardzo ważna. Rosjanie uważają Ukrainę z Kijową za kolebkę swojej państwowości i nie będziemy tutaj dyskutować, czy faktycznie tak jest, czy nie jest, bo nie dotyczy tego nagranie. Zresztą po wybuchu wojny na Ukrainie mieliśmy do czynienia właśnie z szerokimi takimi dyskusjami, gdzie jedna strona udowadniała drugiej. Że to właśnie Ukraina jest zawsze była ukraińska, a strona rosyjska mówiła, że Ukraina była zawsze y, rosyjska. Także nie będziemy wchodzić tutaj w takie dywagacje, ale y, y, chciałbym y, powiedzieć jedną rzecz, która na pewno Państwa zdziwi. Otóż rozkład narodowy w kolejności od najliczniejszych w stolicy w Kijowie y, był taki. Największa, największa grupa etniczna to byli Rosjanie, potem byli Żydzi. Następnie byli Polacy, a na końcu byli Ukraińcy I rosyjsko-żydowska. No można powiedzieć, że rosyjsko-żydowska z polską i ukraińską mniejszością narodową. Tak. Trzeba tutaj sobie zdać sprawę, że biała i czerwona Rosja Ukrainy odstąpić nie chciała. Generał Dynikin, jak rozpoczął swoją ofensywę letnią, zajmuje Kijów. I było to wbrew tej takiej koncepcji położenia głównego nacisku na Moskwę, tylko on no, podczas tej ofensywy skręcił Mocno w lewo, ponieważ uważał, że ze względów politycznych kosztami no, sukcesów strategicznych trzeba zająć tą Ukrainę i trzeba rozbić e, wojska Petruli. Jednak po załamaniu się tej ofensywy w październiku na TTN te przychodzą z powrotem bolszewicy. To powoduje, że jedna z głównych graczy znika z mapy i rozpoczyna się kolejna odsłona dramatu, zwana dramatem Piesowskiego roku 1920. Ale dlaczego nazywasz to dramatem? Przecież jak wiem, sam marszałek Józef Kielczyński, bił on bolszewików gdzie chciał i jak chciał. Tak, to prawda, ponieważ front zachodni dla bolszewików był bocznym teatrem działań. W 1919 roku największym zagrożeniem dla bolszewików były armie Kołczaka i Denikina. Wojska admira Kołczaka, wielkorządcy Rosji, są od wiosny już 1919 roku sukcesywnie bite na Syberii. Ostatecznie zostaje on rozstrzelany 7 lutego 1920 roku i to tak naprawdę jest koniec białych na Syberii. Denikin ponosi klęskę w ofensywie na Moskwę październik- listopad 1919 roku. Zamrożenie właśnie działań ofensywnych przez wojska polskie pozwoliło przesunąć. Jednostki Armii Czerwonej na front z Denikinem, i po pokonaniu Denikina na południu cały czas też trwały walki, ale już nie z Denikinem, tylko dowództwo przejmuje Wrangel, i te walki trwają jeszcze w 1920 roku. I bolszewikom musimy zdać sobie z tego sprawę, zależało na tym, żeby ustabilizować sytuację wewnętrzną. Wewnętrzną, czyli przede wszystkim trzeba było popić biały. No dobrze, ale gdzieś w, się w tym planie była ta wielka światowa rewolucja, która miała przetoczyć się, zaczynając oczywiście od tego zapłonu w Rosji przez całą Europę. Przecież pamiętamy o tym, że chcieli połączyć się z robotnikami z Niemiec. To był ten drugi kraj, ten drugi filar wielkiej rewolucji światowej. Leni i Trocki cały czas o tym powtarzali. Czy uważasz rzeczywiście, że no nie, było to, nie był to pewien po prostu etap, opanowanie sytuacji wewnętrznej, a później daleko się już ten plan tak, na Europę? No tak mówili i czy to mówili przed wojną z Polską 1920 i tak mówiono też po wojnie 1920 roku. Zresztą Trzocki hmm, oskarżał e, Stalina o to, że on odstąpił od tej rewolucji światowej, ale wracając tutaj do sensowności i do możliwości e, ekspansji rewolucji na zachód. Hmm, Lenin i troski doskonale zdawali sobie sprawę ze swojej słabości, bo wojna 1919-1920 -19 to była tak naprawdę wojna biednych. To były biedne armie, które żywiły się magazynami broni z czasów Wielkiej Wojny 1914-1918. Nie daleko było jeszcze była co, całą lutność Rosji, dotknęła wielka klęska głodu spowodowana właśnie przez no Przez całą tą operację wojny boj domowej. Tak, klęska głodu i ta klęska głodu jeszcze pojawiła się po wojnie Ty. zaraz, także mieliśmy do czynienia z też takim zmęczeniem materiału. I tutaj wracając do kwestii militarnych, to ta wojna 1919 1920 to były to nie były stacie milionowych armii, które posiadały dziesiątki tysięcy armat, ciężkich, karabinów maszynowych to rosnącego lotnictwa z setkami czołgów. To wszystko było niczym resztki ze stołu w porównaniu do walk w, 1914, w czasie wojny 1914-1918. Rosja, czy ona była dodatkowo odcięta od dostaw broni przez kraje zachodu? Jak mogła? Tutaj zadaję pytanie. W takim razie uzbroić i wyposażyć w sprzęt, żywność i żywność wielomilionową armię? Dodatkowo, jeżeli chodzi o sytuację polityczną związaną z ewolucją, to w Niemczech i na Węgrzech ewolucja została pobita. W Niemczech nawet nie raz. We Francji czy Wielkiej Brytanii polityczne siły, właśnie sprzyjające bolszewikom, były zdolne do strajkowania, a nie do występowania zbroją. To znaczy, no w Niemczech to był maj 20, to upada ta monachińska, natomiast na Węgrzech, chyba nieco później, więc jeszcze te Węgry się trzymały. W lecie, bodajże. Mm, tak, tak, ponieważ y, też mieliśmy nawiązanie na ten temat i sama Rosja bolszewicka nie była w stanie wesprzeć tej ewolucji. Także miała na głowie wojnę z Polską, jeszcze miałaby wspierać rewolucję. To, moim zdaniem, jest nie do zrobienia. Cóż, no w tamtych czasach też nie mieli e, ścisłego raportowania. Pamiętajmy, że 1 maja, jak zajmowano, e, rajkowskie zajmowały Monachium to wtedy na Placu w Czerwonym Lenin pozdrawiał Republikę Robotniczą w Monachium. Nie wiedział jeszcze, co się dzieje, że praktycznie że wyrok na tę Republikę został podpisany. Ale też yy, popatrzmy sobie na stan yy, armii rosyjskiej, a tej armii dokładnie bolszewickiej, bo mamy do czynienia z armią budionnego. To była armia, która biła Polaków przez parę miesięcy. I wyobraźmy sobie, że ta kawaleria budionnego, Rozpoczyna starcie z zapewnionymi w bojach dobrze uzbrojonymi jednostkami francuskiej piechoty. Przecież sama armia budynnego ona nie była też liczna. Tak jak powiedziałem, mieliśmy do czynienia z wojną biednych, bo na przeciwko, z jednej strony mieliśmy wojska bolszewickie, gdzie byli żołnierze z karabinami bez butów, na przeciwko której stawali żołnierze polscy z karabinami też bez butów. Ja nie mówię, że Wszystkie jednostki polskie były w ten sposób uzbrojone, bo były też jednostki elitarne, były też jednostki nowe, była Błękitna były Armia, były dywizje regionowe, to wszystko było. Tak? Tylko, że mieliśmy do czynienia z tym, że byliśmy niedoposażeni tego samego. Co czy tu wypada się zgodzić, że, że, że no z Francuzami to już na pewno nie było żadnych szans. Natomiast w no, brali pod uwagę możliwość pokonania Polski, ustanowienia tu jakiejś, ustanowienia Republiki Socjalistycznej. Biorąc pod uwagę, że tworzono taki zastępczy rząd, prawda, z so, Ale to było późno. Ale to było późny, Ale nie były przyzajemne faktów, Bo mamy, mamy przełom 1919-2020 -19 roku. I Daniel, profesor Andrzeja Chwalby, Leń szukał rozwiązania pokojowego. To, co powiedziałeś teraz, to stoi w takiej mocnej opozycji do powszechnej wykładni historycznej. Retro. Panuje w podręcznikach czy publicystyce historycznej, ponieważ tam sądzi się, że Piłsudski wyprawą kijowską, wyprzedza atak bolszewicki, zajmując Kijów, i y, ustanawia Republikę Ukraińską jako takiego junior partnera Polski i zarazem bufor przed właśnie tym, tą agresją Rosji Bolszewickiej. I tym drugim buforem miała być z kolei Republika Białoruska. No tak mówię, oficjalna wersja zdarzeń przyjęta jako taki pewien dogmat wiary historycznej. No a jak było twoim zdaniem i dlaczego? No zdaniem historyków, w tym właśnie wspomnianego profesora to autora książki Przegrane zwycięstwo wojna polsko-bolszewicka 1918-1920 było właśnie inaczej. Otóż strona bolszewicka poprzez Czeczejina, to był Ludowi Komisarz Spraw Zagranicznych, wystosowała 22 grudnia 1919 roku netę dyplomatyczną z propozycją pokojową. Strona polska przemilczała to. I uwaga. Co ciekawe, takie propozycje wystosowano również do, patrząc od góry, Finlandii, Estonii, Łotwy, Litwy i Rumunii. Oczywiście z wykroczeniem Ukrainy. Petruli, ponieważ była ona nieuznawana jako samodzielne państwo, bolszewicy już wtedy mieli swoją ukraińską socjalistyczną republikę ludową. I następnie 28 stycznia 1920 roku, Bolszenicy złożyli kolejną propozycję podpisaną przez Radę Komisarzy Ludowych. Co w niej było? I w tym właśnie piśmie było dużo takich ugodowych propozycji, w imię takich dobro sąsiedzkich stosunków, potwierdzenie uznania niepodległości Polski. Granica miała opierać się na zasadach takich samostanowienia narodów. I następnie 2 lutego wszechosyjski komitet wykonawczy skierował taką odezwę do narodu polskiego, a w sumie to też do opinii międzynarodowej, ponieważ było tam wiele haseł, które tak współgały z tą wilsonowską, wilsonowskim prawem narodów do samostanowienia, hasłami zakończenia wojny, która niesie za sobą same nieszczęścia i świat. Podchwycił to jako szansa na zakończenie walk, ale wywołało to też niemałe zamieszanie w kraju. Otóż, też trzeba sobie zdać, jakie były takie realia polityczna w Polsce, bo mamy obóz Piłsudskiego, taki nazwijmy to legionowy, ale on nie ma takiego wpływu politycznego, ale są tak socjaliści, ludowcy i indecja, i właśnie oni podchwycili ten temat. On patrzą, widzą, że bolszewicy chcą pokoju. Nasze wojska zajmują dalekie tereny na wschodzie. Biali nam tego nie dawali. Dodatkowo Endecja bała się koalicji Piłsudskiego z Ukrainą Petrolią. Ale żeby nie było tak słodko, to na zlecenie Lenina Szaposznikow dostaje polecenie opracowania wstępnego planu wojny z Polską. Wynikało z niego, że bolszewicy liczą się z ofensywą Polaków i jednocześnie planują swoją kondoofensywę. A jak na to wszystko zareagowały nasi sąsiedzi, czyli kraje powstały po 1918 roku z Cesarstwa Rosyjskiego? No okazało się, że tylko my chcemy walczyć z Rosją. Nawet Łotwa i e, nawet Łotwa i Rumunia układała się z bolszewikami. Zostaliśmy tylko my i to, co zostało z Ukrainy, Petroli. No ale coś jednak powodowało, że Piłsudski... Był przekonany o możliwości odniesienia zwycięstwa. No, chyba nie był mitomanem. No, jak już wcześniej wspomniałem, uważał, że wygrany z 1919 roku pokazują przewagę wojska polskiego nad Armią Czerwoną. Zakładał, że jesteśmy silni. Jak już, to trzeba uderzać teraz, bo bolszewicy mogą się wzmocnić za parę lat. A pozytywna odpowiedź na propozycje pokojowe to tak naprawdę ze strony bolszewików. Tylko i wyłącznie mydlenie oczu, jak relacjonuje polityk narodowej demokracji Stanisław Kozicki e, po roz, o rozmowie ze Stanisławem Patkiem, to był minister spraw zagranicznych, gdzie Patek powtórzył słowa marszałka, że komendant wie, co robi. Rosji się nie obawia i wejdzie w jej głup, w głąb jak w masło. W grudniu 1919 roku oświadczył, e, Maszalek Piłsudski, w obecności Stanisława Halera, Sztabu Generalnego i Władysława Skrzyńskiego, podsekretarza stanu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, że bolszewików trzeba, trzeba tak sprać, aby ruski miesiąc zapamiętali. Zmusić do rozstrzygającej bitwy i nadepnąć na czułe miejsce na Kijów. Jest też kolejne wspomnienie tym razem Władysława Grabskiego z Andesji, przewodniczącego Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. I w rozmowie z Piłsudskim powiedział, że rozpoczęcie ofensywy na wschodzie czy dalsze działania zaczepne są ryzykowne. Na to Piłsudski powiedział, że utopi ich w Dnieprze. Grabski odparł, że ani Napoleon, ani podczas I wojny światowej niemiecki generał Mackensen nie pokonali Rosjan ponieważ ci potrafią się cofać niczym horydy tatarskie. Na to Piłsudski odparł, że nikt nie potrafi prowadzić wojny stepowej i on pokaże, jak to się robi. I kolejnym takim, kończąc te różne takie argumenty, to był argument ekonomiczny wobec wojny, a mianowicie zagospodarowanie przyszłych bezrobotnych, którzy służyli w wojsku, no, i przez to nie byli bezrobotnymi, oraz zdobycze wojny, na jakie Polska liczyła. Sosynkowski powiedział Maciejowi Ratajowi, że jest to właśnie świetny interes, jaki może zbić państwo polskie. A na czym konkretnie zakończyły się rokowania z bolszewikami? Przecież opinia publiczna polska i światowa czekała na jakieś wieści. No, mieliśmy do czynienia z taką dość zabawną dyplomatyczną wojną bolesowską. To znaczy. To znaczy minister Patek 27 marca odpowiedział stronie rosyjskiej na propozycję rozmów pozytywnie, proponując ich rozpoczęcie 10 kwietnia w Borysowie. Na to Chichén następnego dnia odpowiedział, że cieszy się, ale musi dojść do wstrzymania po pierwsze działań wojennych i zaproponował inne miasto, jako że Borysów był przy linii frontu. Rozpoczął się okres przepychany. Ciczejń zaproponował za zgodą stronów Tallinn oraz Warszawy. 7 marca natomiast już ofensywa polska w kierunku Mozyża. Można powiedzieć, że no, o pół roku spóźniona, ponieważ Denikin prosił, żeby pół roku wcześniej żeby ruszyć w kierunku Mozyża. I był to bardzo ważny węzeł komunikacyjny. I za tą ofensywę Władysław Sikorski dostał też awans na generał. Minister Patek z 6 na 7 kwietnia wezwał do przyjęcia polski propozycji rozmów w Borysowie. Czyli na to oskarżył Polskę o dążenie do wojny. Powstała sytuacja patowa, a widząc to Lenin zdał sobie sprawę, że polscy, jak on to powiedział, polscy imperialiści będą wojować. Rozpoczęło się ściąganie wojsk z terenów walki z białymi, głównie z terenów walk z Wranglem na Krymie i z Kaukazu. Mieczysław Pruszyński, już tak kończąc ten wywrót, napisał książkę o wiele mówiącym tytule Demat Piuszyńskiego Wojna 1920. I kończąc tą pierwszą część hmm, historii o wyprawie kijowskiej, to właśnie ona była pierwszym aktem tego dramatu, ale o samej wyprawie będziemy rozmawiali w kolejnym odcinku. Tak, zapraszamy Państwa do subskrybowania kanału i do e, wspomagania nas na poprzez Bajkowi. Bajkow, tak. Dziękujemy serdecznie i do zobaczenia. Do usłyszenia.